sztorm jak cholera. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. To jadę do domu, to nie idzie wytrzymać takiego sztormu. O kurwa. Cześć, witam na kolejnej wycieczce wędkarskiej w Irlandii. Wybrałem się dzisiaj znowu na szczupaki i dzisiaj będę testował casting. Nie mam doświadczenia z castingiem, praktycznie żadnego. Tam nie wiem, dwa razy miałem go w ręku. Dzisiaj będę go cały dzień testował. Pogoda jest straszna. Dla szczupaków powinna być fajna. Dla wędkarza też fajna, bo szczupaki powinny żerować. Jest bardzo duży wiatr, fale, pochmurno i deszcz. Tak jak mówię, dzisiaj będzie casting. Na castingu kanibal, 12 cm w kolorze szczupaka. Jest godzina 9 rano. Mam nadzieję być tutaj do 14. Może pogoda jeszcze się jakoś wyklaruje, będzie lepsza. Mam zamiar łapać tak, pikszady i kanibale. Zobaczymy. Mam nadzieję coś złapać. Pierwszy szczupaczek dzisiejszego dnia na kanibala w kolorze pajka, w kolorze szczupakowym. Wow. Taki szczupak, 65 cm. Proszę bardzo, pierwszy dzisiejszego dnia. Może wieczorem, bo nigdy nie wiem, bo też się ładnie uśmiechnie. Niestety kamera sportowa straciła baterię, wymarnowała się bateria, nie będzie filmu z polu, także trzeba się nacieszyć takim widokiem. Bardzo świetli się i wraca do wody, tak? Proszę bardzo, puszczamy rybkę z powrotem do wody. No i fajnie, była pierwsza sztuka, od godziny 9 nic nie było, żadnych stuknięć, żadnych puknięć. Pierwsza sztuka 65 cm. Dopiero o godzinie 13. Jeszcze myślę godzinkę powędkuję i będzie trzeba uciekać do domu. Drogi Maluszek, taki sztorm jest, że nie wierzę, normalnie taki sztorm na jeziorze, taki maluch, wierzymy, 55 cm, ja nie wierzę, jaki sztorm. Proszę bardzo. Okej, wypuszczamy do wody. Nie wiem, czy nie słychać w ogóle. Uciekaj. Hop. Jasna dupa, jaki sztorm. Teraz się utopię. Spadamy. Mamy trzeci. Kurde, jak się ruszyły. Niesamowite, jak się ruszyły. Ten to jeszcze mniejszy będzie. No, po godzinie 13 się ruszyło towarzystwo. Przez godzinkę. Jest chyba 14 godzina.
przez godzinkę 3 sztuki. Trzecia sztuka wjeżdża. Ale mi krew z palca leci, o jest. O, cały ponton zakrwawiony. Dobra, idzie. Malutki. Na dozbrojce się trzyma. Dobra, właśnie do podbieraka, ja muszę palce opatrzyć. Do aresztu, odpoczywaj trochę. Ale rozwalony palec. Zamęcimy krwią rekiny. Trzeba rzucić kotwicę. Op! O kurwa! No i chuj po kotwicy. Chodź szybko się pokaż. Państwu przedstaw się. Taki. O jaki dzieciak. O jaki dzieciak. Okej, okay, jest trzecia rybka. Sztorm jak cholera na jeziorze. Sztorm taki, że się w głowie nie mieści. Trzecia rybka, 55 cm. Nie wiem, czy mnie w ogóle słychać. Straszny sztorm, straszny wiatr, straszny deszcz. Kamerę zobacz, ząbki pokaż. No i to jest ostatnia rybka. Jadę do domu, to nie idzie wytrzymać takiego sztormu. Także do zobaczenia na następnym filmie. Trzy rybki dzisiaj. Zaczęło się dopiero po 13 godzinie czasu. Trzy rybki weszły. Do 13 godziny nic się nie działo. Także żegnamy się z tą rybką małą i do zobaczenia na następnym filmie. Cześć! Okej, okay, jestem już w samochodzie, spakowane, lompy tam wszystkie spakowane są. Ponton, silnik, wszystko jest w samochodzie. Jest godzina 15:30, czas wyruszać w drogę powrotną do domu. No i nadszedł czas podsumować ten piękny dzień. O 9 rano przyjechałem, jeszcze jako tako było, można było powędkować. Był wiatr, było pochmurno, trochę kropił deszcz, ale warunki były sprzyjające szczupakowaniu. Koło godziny 13, jak się sztorm zerwał, wiatr, jak sprawdzałem prognozę pogody, wiatr wiał około 45 km, porywy 45 km na godzinę, to sobie wyobraźcie, na małym pontonie, jak na takim baloniku musiało szaleć, ale równo z godziną 13 zaczęły się brania. Do godziny 13 nic, mam dwa dotknięcia miałem, no ale tam nic się nie zahaczyło, już byłem zniechęcony, już mi się rozładowała bateria w kamerze sportowej, już miałem wracać do domu, już zaczęła pogoda się pogarszać, równo z zerwaniem sztormu. Pierwsze bicie jest, był, wszedł największy szczupaczek, on miał chyba 65, teraz to już nie pamiętam tych wymiarów, ale chyba 65 cm miał. No ale rzuciłem drugi raz i za drugim razem znowu, bach, jest, następny. No i bach, trzeci. Także pierwszy 65, dwa następne 55 cm. Wszystko się wydarzyło w godzinę, tak 13 do 14, wszystkie trzy rybki weszły, ale już nie miałem siły, już mówię, nie, poddaję się, wracam do domu. Godzina 15:30 jest teraz, czas wyruszać 60 km do domu po drogi powrotnej, jeszcze wieczór sobie spędzę z rodziną. No i co? I straty w ludziach też były, proszę bardzo. Leci krew, musiałem sobie opatrunek zrobić z chusteczki i taśmy izolacyjnej, bo nie mam bandaża, nie mam plastra. To jest nauczka na przyszłość dla wszystkich, żeby sobie brać zawsze apteczkę. Wszyscy powtarzają, brać apteczkę, ale po co brać apteczkę, jak się nic nie wydarzy? No wiadomo, że się nic nie wydarzy, do czasu. No, byłby plasterek, by się zakleiło, by było spoko. Mimo sztormu, coś, jakieś przygody przeżyłem. Trzy rybki weszły, także jest fajnie. Także do zobaczenia następnym razem. Cześć.